filmiku, no bardziej vlogu na tym kanale. Pod ostatnim shortcem dostawi się 9 łapek, a było mówione, że każda łapka pod tym shortcem to będzie 900, raczej 500 metrów. Dostawi się ich 9, więc przejedziemy dzisiaj 4,5 km. Może bonus tu dorzucę 1 km. No, jedziemy, więc będzie cięty filmik tutaj, żeby was nie zanudzać. Mamy właśnie 1358 km. No i 600 tam metrów. Więc jedziemy, życzę mi szczęścia, bo tak z jedną ręką trudno się jeździ na rowerze. Tutaj przejedziemy sobie. Mało będę pewnie gadał, za chwilę będzie góra, bo znam te rejony, więc będzie trudno. Jesteśmy na górze, widzowie, teraz będzie zjazd. Samochód. Trzeba uważać. To będzie w przyspieszonym tempie, obrobię to, żebyście się zbytnio nie nudzili. I teraz tyle. Teraz z górki na pazurki, jak to mówię, będziemy jechać. Pewnie długo będzie się ten film wrzucać, ale na pewno gdzieś będzie o 16. Ja skończę film, zrobię tam 20 km jeszcze, bo zawsze tak jeżdżę. I możecie głosować łapkami, kto będzie chciał większe dystanse na kanale widzieć, takie vlogi albo takie challenge. Piszcie jaki. Trochę ruchu na świeżym powietrzu trzeba mieć, więc też was zachęcam do jeżdżenia na rowerze, bo bardzo fajny sport i dobrze się się odstresowuję przy tym sporcie i z całego serca polecam. Na 500 subów załatwię sobie lepszy sprzęt, więc będzie tutaj lepsza jakość filmików i ogólnie lepsze dla oka będą moje filmiki. Dzisiaj zamierzam zrobić gdzieś wieczorem taki filmik. Mam pada, więc będę challenge na padzie. Wygraj na padzie będę robił. Taki spoiler. Więc zapraszam na ten filmik, który powinien wyjść gdzieś wieczorem gdzieś. No i piszcie jakieś nowe challenge właśnie takie, albo challenge w Fortnite. Piszcie, czy chcielibyście Fall Guys na kanale. A przyspieszę trochę. Tutaj była moja szkoła obok. Kiedyś chodziłem, ale nie. Kiedyśmy ten challenge na rowerze zaczęli, no. Zapomniałam. Ale lipa. Teraz takim lasem się przejedziemy. Teraz zatrzymam nagrywanie, bo młody będą. Niestety wideo się urwało, coś się wyłączyło, więc dalszy ciąg teraz będzie w filmiku. A, kinowidzowie, tak to jest. Teraz pod górkę wjeżdżamy. Po jednej ręce to trudno, wie. Okej, przejechaliśmy. Ale fajnie zimno jest. Lubię taki klimacik. Znam te lasy jak własną kieszeń, ale czasami się mylę z tymi dróżkami, bo cały czas one inaczej codziennie wyglądają. Bo jest inna pogoda, słońce świeci czy nie, to zawsze zmienia ten wygląd tych ścieżek. Tak wizualnie.
niedaleko taka rybaczówka jest, takie jeziorko z takimi rybami dużymi. I tam właśnie zmierzamy te 4 kilometry. Chyba 4,5 powinny tam być, jak 5, no to ten bonusowy kilometr będzie. No o jednej ręce bardzo trudno się jedzie, widzowie. Jeśli będzie na odwrót zlepiony filmik, to sorry. Bo montuję to, a szybko będę montował na pewno. Zapraszam, pytania jakieś pisać w komentarzach. Oglądnięcia całego filmiku do końca. Zapraszam też. I dzięki za całe wsparcie, bo widać, że łapek dużo przybywa pod filmikami, jak na taki rozwijający się kanał, więc z kolorem bardzo dziękujemy. No i zapraszam pod ten filmik, który dzisiaj na pewno będzie. Bo jak obiecałam, to widzę. Teraz właśnie wjeżdżamy na drogę od rybaczówki. No i dzisiaj około 20. No zbliżamy do rybaczówki, pokażę wam wizualnie tą rybaczówkę i będziemy się żegnać. Napiszcie, czy chcielibyście live'a takiego na rowerze. Napiszę w komentarzu i możecie odpisywać na komentarz. To rybaczówka. Zapraszam do zostawienia lajka i suba. Już się z wami żegnam.